Witam Was serdecznie, ja jestem Pepol, ale większość z Was już o tym wie. Dzisiaj jestem w trasie z Holandii do Polski i zatrzymałem się w niewielkiej wiosce w Niemczech. Zauważyłem opuszczony dom. Za jakieś 5-10 minut powinienem tam dotrzeć, także widzimy się w środku. Na razie. Witam Was serdecznie. Właśnie dotarłem na miejsce. Jesteśmy w opuszczonym domu w niewielkiej wiosce w Niemczech. Za chwilkę Was oprowadzę po tym miejscu. Chodźcie. Zobaczcie, jaki piękny kufer. Bardzo stara lodówka. Tu mam jakiś zegar. Wieszak. W czasach swojej świetności dom musiał wyglądać naprawdę pięknie. Jest tu bardzo dużo zabytkowych mebli. Zobaczcie na przykład ten kominek. Bardzo ładnie zrobiony. Wow, ale piękny zegar. Tu mamy jakieś pomieszczenie, na samym wejściu mikrofala. O, tam widać, że już zapadło się troszkę, czyli nie za bardzo można tam wchodzić. Pamiętacie taki sprzęt? Pewnie któryś z Was, a na pewno dziewczyny, widywały u fryzjera. Mamy maszynę do szycia. Nie wiem, co to za moneta, ale zauważcie, że ma swastykę. Bardzo ciekawe, co to za moneta. Najprawdopodobniej marki, ale bardzo stare. Tu jest maszyna. Padło pudełko jeszcze. Sprawdzimy to pudełko. Części maszyny. Tu mamy jeszcze. Dobra, może przejdźmy do innych pomieszczeń. Choć odnoszę wrażenie, że te będzie chyba najładniej ozdobione. Tutaj co jest? Chyba jedna z sypialni, tak, na pewno. Na wejściu zegarek. O, bardzo dużo różnych noży typu MacGyver. Tutaj mamy zegarki na rękę, bransoletkę i tutaj jakiś zegarek ładny. Wow, bardzo ładny.
Dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy kuchnię. Niestety tutaj już dach się zarwał i zasypał większość wyposażenia. Został bardzo stary piec kuchenny i kilka szafek. Ciuchy robocze. Co tutaj mamy? O, nie wiem, co to za pomieszczenie. Być może jakaś graciarnia. Przechowywali tutaj nieużytkowane przedmioty. Tu jest jeszcze jakiś pokój. Jednak drzwi zamknięte niestety. Widziałem, że również z tej strony są drzwi. Spróbujemy, może tu będą któreś otwarte. No, tutaj nie ma wejścia. Ale za to tutaj jest. Być może to był salon właśnie. Zobaczcie, nawet kask został. O, stary obraz. Lornetka. Radyjko Panasonica. Cała zastawa została. Spróbujemy delikatnie otworzyć. O, zobaczcie. Tutaj dokumenty. Co tutaj jest? Również porcelana, kaseta. Widziałem tutaj schody na górę. Czyli jest tutaj jeszcze jedno piętro. Bardzo dobrze. Tutaj mamy drugi kuferek. O, kolejna maszyna, tym razem już jakaś nowsza. Wejdźmy może do tego pokoju. Chyba kurtka na motor. Ewidentnie ktoś jeździł tutaj na motorze. Na dole był kask, tutaj jest kurtka. Brakuje tylko motoru. Być może się znajdzie gdzieś później. Również kilka zegarków.
Idziemy dalej. Tutaj trochę gratów. Chodźmy teraz tutaj. Kluczyki do samochodu. A tu co? Nie wiem, czy to nie maszyna do pisania. Tak jest. Maszyna do pisania. Wow. Bębenki. Działają. Tu jakiś stary sprzęt, telewizory. Malutkie, ale... I tu kolejne pomieszczenie. Ktoś chyba lubił bawić się elektroniką. Zobaczcie, nawet kilka rozebranych jest. Z tyłu. Ferrari. Zobaczcie, jaki ładny model. Ciekawe, co mamy w skrzyni. Stare radio. Kilka klocków Lego. I więcej elektroniki. O, nie wiem, czy pamiętacie, takie pistoleciki kiedyś sprzedawano na odpuście. Teraz już chyba ich nie ma. Dwa feningi. Stara waluta Niemiec. Szafa. Nadal wypełniona ubraniami. Mamy tutaj bardzo dużo gazet, zauważyłem. Ciekawe, z którego roku. 1988. Wow. Dobra. Idziemy dalej zobaczyć. Tutaj mamy jakieś duże pomieszczenie, dobrze oświetlone w końcu. Tapeta odeszła od sufitu. Najprawdopodobniej pod wpływem wilgoci. Tu kilka rupieci. Papierosy. Tutaj mamy aktualną walutę, czyli centy. Identyczna szafa. Pewnie były w niej przetrzymywane papiery. Jednak ciuchy. Idziemy dalej. Tu jeszcze mamy jakiś zakamarek. O, tutaj też już się rozwaliło wszystko. Powoli wilgoć
będzie zżerała cały ten dom, aż w końcu będzie stanowił zagrożenie i po prostu go zburzą. Poddasze. Ciekawe, co znajduje się w tym kufrze. Bardzo dużo ciuchów i krzyże. Jeszcze nie sprawdziłem, co jest w kufrze na dole. Jak będę schodził, to zerknę. Powoli będziemy już schodzić na dół. Całe piętro. Zastanawiam się jeszcze, czy jest tu gdzieś piwnica. Widzę, że drzwi są. Nie, to nie jest piwnica. Ale mamy tutaj piłę ze sztyla. Wygląda na dobrą. Tutaj dodatkowy łańcuch. A tu są jeszcze drzwi, których nie otwarłem. Jest piwnica. Się nadają, by po nich schodzić. Spróbujemy. Czy warto tu schodzić? Co my tu mamy? Zobaczcie, jakie stare wrotki. Kiedyś na takich sam śmigałem. O. Przetwory, których zawsze pełno w piwnicy. Widzę tam jakieś wino zakorkowane, ale chyba puste. Chodźmy dalej. Tutaj nie ma nic ciekawego. Jeszcze jest jedno pomieszczenie tutaj, z tyłu. O, tutaj więcej przetworów. I puste butelki po alkoholu. Niestety, nie ma ani jednej pełnej. Butle do robienia wina. O, stare żelazko. I jakiś baniaczek miedziany. Jednak nie wiem, do czego służył. Mamy tutaj piwko jedno zamknięte. Daty jednak nie widać nigdzie. Dobra, idziemy na górę. Udało się wyjść bez zerwania schodów. Miałem jeszcze sprawdzić ten kufer.
bardzo mnie ciekawił, co jest w środku. O kurde, to jest cięższe. Cięższe wieko ma. Mamy kilka żarówek i alkohole. Udało się znaleźć całe. O, i to nie byle jakie. 32%. Co tutaj mamy? Jeszcze jakieś jabłkowe, 20%. Co tu mamy jeszcze? To jest ciekawe bardzo. 0,7. 30%. Wow. Jak widać, prawie w każdym miejscu, które znajduje się jakiś alkohol. Ale powiem wam, że bardzo ładny ten kufer. Sam bym taki chciał w domu. Odnowić go tylko i byłby świetny. Na tle tego pięknego kufra będę się już żegnał z wami. I oczywiście widzimy się za tydzień. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i częściej wpadać na mój kanał. Na razie, trzymajcie się.